Czy, czy w tych okolicznościach, Pańskim zdaniem, jest jakikolwiek ułamek szans na to, że Prawo i Sprawiedliwość zmontuje jakąś yy, yy, choćby roboczą większość w Nowym Sejmie? Nie ma żadnych szans. Są tak skompromitowani wewnątrz tego, tego życia politycznego, że oni wszystkich, wszystkich sponiewierali, poniżyli, obrazili, a na koniec chcieli wszystkich ograć. My wszyscy jesteśmy ofiarami tego systemu, także my politycy. Wrócę raz jeszcze do tego, tej propagandy tempej, tych mediów publicznych, to zakłamanie, to pokazywanie liderów opozycji, polityków opozycji... W, tak tragicznym świetle, jak pokazywano z symbolem jeszcze raz e, Donald Tusk i to powtarzanie kilka razy w ciągu jednego wydania wiadomości, to Fir Deutschland, Fier Deutschland, Fir Deutschland po prostu tego się już <laughs> nie dało słuchać. Nie mają żadnych zdolności e, rozmowy z, z kimkolwiek. A jeżeli do tego dodamy, że tam jest jakiś Mejza, Kukis, Kowalski, no to z kim tu e, rozmawiać? Miejsce tych ludzi naprawdę nie jest, nie jest w układzie rządzącym z kimś e, porządnym.